Witajcie. Dajcie mi kilka minut, a pokażę wam, jak rozwiązać jedną z największych zagadek biblijnych. Dlaczego Jezus, Nauczyciel i Mesjasz, spotkał się z Mojżeszem i Eliaszem, postaciami, które opuściły ten świat wieki przed Nim? Jakie tajemnice kryje to spotkanie dla nas wszystkich, wierzących? Zapnijcie pasy, bo to, co zaraz usłyszycie, może być najlepszym dowodem na potęgę i obecność Boga, jaka kiedykolwiek została zarejestrowana. Przemienienie Jezusa, jedno z najbardziej niezwykłych wydarzeń opisanych w Piśmie Świętym, ujawnia chwalebną przemianę Jego ciała ludzkiego. To zdarzenie miało miejsce niedługo po tym, jak Jezus ujawnił swoją prawdziwą tożsamość swoim uczniom, pokazując im, kim naprawdę jest. Tło geograficzne tego wydarzenia to Cezarea Filipowa, miejsce położone około 25 mil na północ od Galilei, gdzie znajdowała się świątynia poświęcona cesarzowi Augustowi. To właśnie tam, na tle świątyni cesarskiej, Jezus zdecydował się na to szczególne objawienie. Podczas jednej z rozmów Jezus zwrócił się do swoich uczniów z pytaniem, które zostało odnotowane w Ewangelii Mateusza. Kogo ludzie mówią, że jest Syn Człowieczy? Uczniowie podzielili się różnymi spekulacjami ludzi, którzy uważali Jezusa za Jana Chrzciciela, Eliasza, Jeremiasza czy innego proroka. Po wysłuchaniu ich odpowiedzi Jezus zadał im bardziej osobiste pytanie: a wy, kim mówicie, że ja jestem? Wówczas to Piotr, jeden z jego najbliższych uczniów, odważnie wyznał: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żyjącego. Reakcja Jezusa na to wyznanie była pełna uznania. Błogosławił Piotra, mówiąc: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, bo ciało i krew nie objawiły ci tego, ale mój Ojciec, który jest w niebie. Ta wymiana słów nie tylko pogłębiła zrozumienie uczniów co do prawdziwej tożsamości Jezusa, ale także umocniła ich wiarę w Jego boskie posłannictwo. Po ujawnieniu swojej tożsamości Jezus podjął ważny krok, ogłaszając swoją misję, która miała doprowadzić do najbardziej przełomowych wydarzeń w historii ludzkości. Powiedział swoim uczniom, że uda się do Jerozolimy, gdzie spotka go cierpienie, będzie poddany próbie przez władze religijne i przejdzie przez cierpienie na krzyżu, a na końcu zmartwychwstanie. Te słowa stanowiły fundament dla przesłania Ewangelii, które mówi o zbawieniu, ofierze i odrodzeniu. Jezus, przekazując tę wiedzę swoim uczniom, przygotowywał ich na rozpowszechnianie nowej wiary, która miała zmienić świat. Ustanowił podstawy przesłania, które miały być głoszone po Jego odejściu, podkreślając swoje zrozumienie dla przyszłych wyzwań i obiecując zwycięstwo nad przeciwnościami. Po ustanowieniu fundamentów swojej misji, Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i poprowadził ich na wysoką górę. To właśnie tam doszło do jednego z najbardziej zadziwiających wydarzeń – przemienienia Jezusa. Na oczach tych trzech uczniów twarz Jezusa zaczęła świecić jak słońce, a Jego ubrania stały się niesamowicie jasne jak światło. W tym momencie ukazali się również dwie znaczące postacie Starego Testamentu – Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Jezusem. Obecność tych dwóch proroków nie była przypadkowa, symbolizowała ona ciągłość Bożego planu zbawienia. Mojżesz, dawca prawa, i Eliasz, jeden z największych proroków, stali się mostem łączącym Stary i Nowy Testament, podkreślając, że Jezus jest spełnieniem proroctw i zapowiedzi zawartych w Piśmie Świętym. Obecność Mojżesza i Eliasza podczas przemienienia Jezusa ma głębokie znaczenie teologiczne. Mojżesz jako dawca prawa i Eliasz, jeden z głównych proroków, reprezentują całość Starego Testamentu. Ich pojawienie się w towarzystwie Jezusa podkreśla jedność między Starym a Nowym Testamentem, wskazując na Jezusa jako ostateczne spełnienie obietnic i proroctw zawartych w Pismach. W trakcie tego wydarzenia Piotr, głęboko poruszony tym, co się dzieje, zaproponował zbudowanie trzech szałasów, jednego dla Jezusa, jednego dla Mojżesza i jednego dla Eliasza. Chciał w ten sposób uhonorować te trzy wyjątkowe postacie. Jednak w momencie, gdy to mówił, z chmury dobiegł głos Boga, który potwierdził mesjanistyczną rolę Jezusa, mówiąc: to jest mój Syn, którego kocham,
w nim mam upodobanie. Słuchajcie go. To potwierdzenie z nieba nie tylko zaznaczyło wyjątkowość Jezusa w porównaniu do Mojżesza i Eliasza, ale również uświadomiło uczniom, że Jezus jest centralną postacią w Bożym planie zbawienia. Po tym, jak uczniowie usłyszeli głos z chmury potwierdzający mesjanistyczną rolę Jezusa, zostali przepełnieni emocjami, które mieszały się z poczuciem obawy i zdumienia. W reakcji na ich lęk Jezus szybko interweniował, zachęcając ich, aby się nie bali. Jego uspokajające słowa miały na celu wzmocnienie ich wiary i przygotowanie na nadchodzące wyzwania. Następnie Jezus wydał uczniom ważne pouczenie, aby nie dzielili się swoim doświadczeniem przemienienia z nikim innym, aż do momentu jego zmartwychwstania. Podkreślił, że zachowanie tajemnicy jest kluczowe, aby uniknąć nieporozumień i błędnych interpretacji dotyczących jego misji. Chciał zapewnić, że zrozumienie i przekaz jego uczniów będą jasne i niezakłócone przez zewnętrzne spekulacje czy oczekiwania, które mogłyby wpłynąć na prawdziwe przesłanie, które miał przekazać światu. Podczas schodzenia z góry po przemienieniu, uczniowie Jezusa zaczęli dyskutować o przepowiedniach dotyczących powrotu Eliasza, które były im dobrze znane z nauczania i tradycji. Zaintrygowani tym, co mogło to oznaczać w kontekście tego, co właśnie przeżyli, zapytali Jezusa, dlaczego nauczyciele prawa twierdzą, że Eliasz musi powrócić przed nadejściem mesjanistycznych czasów. Jezus, wyjaśniając tę kwestię, stwierdził jasno, że Eliasz już przyszedł, lecz ludzie go nie rozpoznali. Wskazał na Jana Chrzciciela, mówiąc, że to on przyszedł w duchu i mocy Eliasza, spełniając rolę przygotowującą drogę dla samego Mesjasza, zgodnie z przepowiednią zapisaną w Ewangelii według świętego Łukasza. Ta informacja miała pomóc uczniom zrozumieć, że proroctwa dotyczące Eliasza już się wypełniły, co było częścią większego planu zbawienia, który Jezus realizował. Przemienienie Jezusa nie tylko potwierdziło Jego boską naturę, ale również podkreśliło Jego centralną rolę jako spełnienia proroctw i prawa zawartego w Starym Testamencie. To wydarzenie stanowi kluczowy moment w historii zbawienia, demonstrując Jego boskość i przygotowując uczniów oraz wszystkich wierzących na przyjęcie nowego porządku, który Jezus miał ustanowić przez swoje nauczanie, życie, cierpienie i zmartwychwstanie. Teraz, kiedy już znacie tę niezwykłą historię, zachęcam Was do dalszego zgłębiania tajemnic wiary. Nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału, aby nie przegapić więcej inspirujących treści. Jeśli film był dla Was wartościowy, proszę o polubienie go i udostępnienie innym, którzy również mogą czerpać z tych nauk. Wasze opinie są dla nas bardzo ważne, więc zostawcie komentarz poniżej i podzielcie się swoimi przemyśleniami. Na zakończenie chciałbym Was pobłogosławić. Niech miłość i pokój od naszego Pana, Jezusa Chrystusa, będą z Wami zawsze. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Bóg zapłać i do zobaczenia.